gdzie ma pies się poruszać. To było w prostej linii, do prawej, i nagroda. Kora ma teraz duże rozproszenia, ma ciężkie warunki pracy, ponieważ tu za mną rozkładają tor, państwo są, jest głośno, jest mikrofon, musi się skupić, tak, odbicia i nagroda na sam koniec. Wejście na plecy, brawo, tu wszyscy widzą. Super. I za wszystko przysmak. I wskok, i buziaczek. Cześć, Kora. Kora przyszła się przywitać z Lili, bo to są dobre koleżanki. Ale zobaczcie, jakiś radosny powrót do właściciela. Ula nie krzyczała na psa, nie wymagała od niego, żeby wrócił, tylko pokazała radość. Zachęciła psa do powrotu do siebie. Rafał! Okej, zasłaniam tutaj materiał wideo. Kora teraz chyba robi ukłon, tak. Ula mi pokazywała fajną sztuczkę, ale ze szklanką może teraz nie wyjść. Nauczyła psa kłaść chusteczkę na tył psa, na chusteczkę szklankę i nalewać do niej wody, a pies w pełnym skupieniu stoi bez ruchu. Kora coś tam w trawie wyczuła, jakieś ziarenko, dlatego go tutaj usilnie poszukuje. Ale nie potrwa to długo, albo znajdzie, albo nie, na pewno zaraz wróci do pańki swojej jedynej. O, tak, nic nie znalazłam, był gwizd i mieliśmy przeskok. I za wszystko nagroda, to jest najważniejsze. Metoda pozytywna, w 100% pozytywna. I skakanie, i piesek dawał piątkę, a zobaczcie, w rękę Uli. Nóżka, nóżkę, lewa, prawa. Super. Tak, wejście na Ulę. To pewnie ćwiczone w domu bardzo często wieczorem przed telewizorem. I na zakończenie mamy jeszcze slalom. A następny zespół, który zobaczymy, będzie to według mojej listy Ula z koksem, jeżeli gdzieś ją widzę. Brawo dla Uli. Ula Kora. Ula cholera mi się wyrwała. Jeżeli jest. Spoko. A później zobaczymy Anetę z Arni.